Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Dzisiaj trochę zmieniony scenariusz, bo będą i pod koniec nowe fragmenty Politycznej Kawy, ale w tej chwili łączymy się z powązkami, na których składane są wieńce nad przygrobie świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. Dzisiaj mamy rocznicę śmierci pana premiera, najwyżsi przedstawiciele władz, ale też także przedstawiciele naszych mediów, Gazety Polskiej, klubów Gazety Polskiej będą składać wieńce. Adam Borowski z Pawłem Piekarczykiem jednak reprezentują. Widzimy tutaj chyba, jak się nie mylę, Maćka Wąsika. Proponuję, żeby przejść do tego, co się wydarzyło na ostatniej konwencji Platformy, jeżeli tak to można nazwać, ponieważ mamy wydarzenie zupełnie bez precedensu. Może uda nam się zobaczyć na chwilę materiał z tej konwencji Platformy, bo wart jest skomentowania. W Polsce, w polskim Sejmie obecna większość ma 234 mandaty. Tak naprawdę potrzeba pięciu uczciwych, pięcioro osób, które przejdą na jasną stronę mocy. I wtedy przedterminowe wybory są całkiem realne. Tak, rozmawiamy z nimi. Nie będę tego ukrywał. Tak jak rozmawiałem z Jarosławem Gowinem przed wyborami kopertowymi, które się nie odbyły. I tak teraz obiecuję wam, że jesteśmy gotowi do każdej rozmowy. Niezwykłe to wydarzenie. Mogę się prosić? Zapewnienia o uczciwości. Może
Jak by panowie skomentowali w ogóle całą tą konwencję? Bo mamy wystąpienie dwóch polityków, czyli Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki. Mamy też koalicjanta, który został nawet oficjalnie zaproszony, czy poinformowano o tym, że jest koalicjantem już Platformy Obywatelskiej, bo widziałem logo Koalicji Polskiej. Panie senatorze, kiedy pan przeprowadził te negocjacje z Borysem Budką, że ustaliliście tą koalicję 276? Dzień wcześniej, jakoś tak w tajemnicy? Jak to się odbywało? Ja jestem młodym działaczem PSL-u, jak mówi pewien dziennikarz telewizji publicznej, więc nawet gdyby takie rozmowy były prowadzone, to jak sądzę, nie ja bym je prowadził. Natomiast z tego, co wiem, takie rozmowy prowadzone nie były. I to nie jest tak, że tylko Szymon Hołownia czy Lewica są zaskoczeni tym, że oto zostali wprzęgnięci w jakiś projekt polityczny. I tu trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, jakie jest stanowisko PSL-u Koalicji Polskiej w tej sprawie. Myśmy raz próbowali już wspólnej listy wszystkich sił opozycyjnych. To były wybory europejskie w roku 2019 i nie skończyło się to sukcesem. W związku z tym za to sukcesem dla Koalicji Polskiej PSL-u na naszą skalę oczywiście naszych wyników. Zakończyły się wybory parlamentarne w roku 2019, kiedy poszliśmy sami. No bo 8% jak na wyniki Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat poprzednich, to był bardzo dobry wynik. W związku z tym od dawna mówimy, czym innym jest Senat, tam jest inna ordynacja wyborcza i tam muszą się siły opozycyjne ze sobą porozumiewać. Tam się będziemy porozumiewać. Natomiast jeżeli chodzi o start do Sejmu, to doświadczenie 2019 roku z wyborów europejskich jest doświadczeniem, które nas zniechęca do tego typu przedsięwzięć. I to jest po pierwsze. Po drugie, należałoby zachować pewne formy elegancji. No jeśli chce się nas w takim evencie wprzęgać we własny projekt polityczny, to należałoby o tym poinformować, że tak się będzie mówić. Bo następnym razem, jak się Koalicja Obywatelska rozpędzi, to się nagle okaże, że redaktor Sakiewicz jest koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, albo jeszcze ktoś inny, prawda? Może Adam Czarnecki się okaże, że jest koalicjantem. Więc też się okazać tak może. W związku z tym myślę, że pewne reguły dobrego wychowania nakazywałyby chociażby poinformować, że będą nazwy naszych ugrupowań, nazwy naszych koalicji i nasze loga zaangażowane w przedsięwzięcie naszych oczywiście koalicjantów w Senacie, ale jednak odrębny byt polityczny. Jeżeli chodzi o samą konwencję, to powiedziałbym tak. Dobrze z punktu widzenia Platformy, że się coś odbyło i pojawiła się jakaś takie wrażenie, że oto jest jakaś inicjatywa, jest coś do zaproponowania. Aczkolwiek ja tam żadnych odkrywczych elementów nie widziałem, bo informacja o tym, że potrzeba 276 głosów do odrzucenia weta prezydenckiego, jest, że tak powiem, informacją, którą posiądzie każdy, kto przeczyta konstytucję. W związku z tym oczywiście dobrze, że przy tych wszystkich wewnętrznych kłopotach, jakie Platforma ma, ten event się odbył, bo on pokazuje, że chce mieć jakąś inicjatywę. Natomiast no nie w taki sposób buduje się koalicje polityczne, że bez informowania swoich potencjalnych koalicjantów nagle się ogłasza, że biorą w czymś udział, o czym oni nie wiedzą. To jeszcze krótko Ryszard Czarnecki, bo zrobimy chwilową przerwę i potem będziemy kontynuować temat. No podziwiam wyobraźnię Rada Libickiego i prosił chłopu Rada Sakiewicza. Natomiast to Platforma w tej chwili przypomina faceta, który biega z taczkami, tyle że są puste. Na pytanie, dlaczego są puste, Platforma powiada, że nie ma czasu zapytować. No, to są ruchy pozorne,
ogłaszanie koalicji, której nie ma, to jest humbug. To jest kolejny przykład arogancji Platformy, która na szczęście zniechęca lewicę, zniechęca PSL. Traktuje ich przedmiotowo, a nie podmiotowo. Ustaliliśmy, po co Platforma zrobiła tę konwencję, wielkie wołanie żyjemy. Ale to ja bym chciał się jeszcze jedno dowiedzieć. Czy takie działania są w ogóle skuteczne? Czy to ma sens? Bo wszyscy teraz się odcinają od tego, co zrobiła Platforma. Tak naprawdę z tych wystąpień została tylko zewnętrzna krytyka. Czy to byłby nie wypał, czy to jednak oni się znaleźli w takiej sytuacji, że lepiej zrobić cokolwiek? To może teraz nasz Ryszard Czarnecki, w końcu bardzo doświadczony polityk. Wydaje mi się, że nie w sensie. Ja jestem. No to bardzo proszę. Nie należy wrażenia koalicji opozycyjnej, tylko jako próbę utrzymania władztwa w Platformie przez pana Borysa Budkę, który w tej chwili jest w ostrym konflikcie z panem Trzaskowskim czy z panem Schetyną. To może jest mniej widoczne, ale realne. W związku z tym on ucieka do przodu, mruga okiem, że ma jakiś projekt, że ma jakąś pomysł na poszerzenie koalicji i że ma No mamy problem cały czas z połączeniem z panem Ryszardem Czarneckim. To może poprosimy Filipa Libickiego. Czy to ma w ogóle sens robienie takiej konferencji? Czy to jest cudowny Borys Budka odpędzić od tych, którzy chcą mu stołek wyrywać pod siedzenia po prostu. I taki jest zamiar lidera Platformy. Tu postawmy kropkę. Jan Filip Libicki. Znaczy ja myślę, ja bym tak, że tak powiem, patrząc z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, to ja bym, że tak powiem, nie doceniał tego, co się wczoraj zdarzyło, prawda? Bo przynajmniej jeśli się czyta opinie medialne albo patrzy się na opinie w mediach społecznościowych, to do wczoraj wyglądało na to, że jednak jest bardzo poważny w Koalicji Obywatelskiej kryzys. To wczoraj wydarzenie, niezależnie od jego merytorycznego wkładu, no jednak dla wyborców, także takich niezainteresowanych polityką, a powiedzmy sobie, że takich jest większość wyborców, tak, którzy interesują się polityką dopiero na parę dni przed wyborami. No, zostawiło jednak takie wrażenie, niezależnie od tych ułomności, że coś się wydarzyło, że zgłoszono jakieś propozycje. Oczywiście, jakby głębiej te propozycje zanalizować, to tak jak powiedziałem w pierwszym wejściu, nie ma tam nic odkrywczego, ale dla takiego wyborcy, który zawsze był wyborcą Koalicji Obywatelskiej i którego trochę denerwowało, że przez ostatnie miesiące nie było takiego przekonania, że coś się dzieje i że są podejmowane jakieś inicjatywy, a w zasadzie nie było takiego przekonania od spotkania, nie pamiętam, w Sopocie czy w Gdyni, gdzie Rafał Trzaskowski zapowiedział, że na bazie swojego wyniku wyborczego będzie budował ruch. Od tego czasu się nic nie wydarzyło większego. W związku z tym taki wierny wyborca Platformy mówi, no wreszcie po tych paru miesiącach przerwy coś się dzieje. I w tym sensie oczywiście efekt został osiągnięty, a ja uważam, że to właśnie o taki efekt chodziło, a niekoniecznie o budowę tej wspólnej listy opozycyjnej, o której się mówi, bo gdyby tak naprawdę chodziło o budowę wspólnej listy opozycyjnej, no to byłoby rzeczą dziwaczną, że rozpoczyna się tą budowę nie od początku, a od końca, czyli od ogłoszenia, że chce się taką koalicję tworzyć, zamiast rozmawiać z poszczególnymi elementami tej przyszłości. To jeszcze teraz krótko o pewnym też niezwykłym wydarzeniu. Wielka porażka Unii Europejskiej w polityce zagranicznej, wyprawa szefa odpowiedzialnego za komisję za sprawy zagraniczne w Komisji Europejskiej do Moskwy. Posłuchajmy może, co się zdarzyło.
Moja wizyta zbiegła się w czasie z aresztowaniem i skazaniem Aleksieja Nawalnego oraz represjami wobec tysięcy demonstrantów. Przekazałem panu Ławrowowi wyrazy naszego głębokiego zaniepokojenia oraz ponowiłem nasz apel o jego uwolnienie i rozpoczęcie bezstronnego śledztwa w sprawie jego otrucia. Szczegółowo przeanalizowaliśmy aktualny stan stosunków między Rosją a Unią Europejską. Prawdą jest, że nie są one najlepsze, w tym z powodu jednostronnych, bezprawnych ograniczeń, które Unia Europejska wprowadza pod zmyślonymi pretekstami. To może zacznijmy od Ryszarda Czarneckiego. Co ten Borrell wyrabiał w tej Moskwie? Przede wszystkim sam fakt wizyty w tym momencie był bardzo kontrowersyjny. Nawet jeżeli ten hiszpański, kataloński polityk chciał, żeby Nawalny wyszedł z więzienia, tak naprawdę uwiarygodnił reżim, który Nawalnego od więzienia wsadził. Bardzo wielu europosłów, także z frakcji, która wystawiła pana Borrella, Fontenellesa, czyli socjalistów, było oburzonych tą wizytą. Myślę, że ona nie przyniesie żadnych skutków, gdy chodzi o wyjście na wolność Nawalnego. Natomiast znowu pokazała pewną sprawność rosyjskiej dyplomacji, która, mówiąc starym powiedzeniem warszawskim, sprzedała kolumnę Zygmunta Unii Europejskiej. Naiwność No i proszę, i znowu Ryszard Czarnecki ma kłopot z połączeniem. To może Jan Filip Libicki, z punktu widzenia niektórych. Wrócił do nas, ale... Ta porażający brak refleksji nad skutkami tej wizyty ze strony sporej części elit unijnych. Żadnych efektów nie ma. Może Rosja, Unia 1-0. Mimo że oczywiście sankcje w czerwcu Federacji Rosyjskiej będą utrzymane. Jan Filip Libicki. Ja myślę, że po pierwsze Josep Borrell nie powinien był jechać do Moskwy w takiej sytuacji, bo było rzeczą oczywistą, mógłby do tej Moskwy jechać, gdyby się nagle okazało, że Nawalny zostaje na przykład wypuszczony z więzienia albo przerywa mu się odbywanie kary, ale wszyscy, którzy trzeźwo myślą, wiedzieli, że taka sytuacja mieć miejsca nie będzie. W związku z tym nie należało jechać w tej sytuacji do Moskwy. Pan Borrell zdecydował, że do Moskwy pojedzie. No i powiedzmy sobie bardzo jasno i wprost, niestety został przez Siergieja Ławrowa upokorzony, bo, że tak powiem, kiedy w jego obecności padają sformułowania, że Unia Europejska jest niesolidnym partnerem, padają sformułowania, że Rosja w związku z tym ułoży sobie życie tak, jakby Unii Europejskiej nie było, to trzeba sobie powiedzieć, że w języku dyplomatycznym są to bardzo daleko posunięte impertynencje i albo trzeba było nie jechać, jak powtarzam, albo trzeba było być przygotowanym na odpowiednie, żeby w odpowiedni sposób na te impertynencje Siergieja Ławrowa zareagować. Tak się nie stało. Pan Borrell był w zasadzie statystą na tej konferencji, gdzie główną gwiazdą był Siergiej Ławrow. Pytanie jest, czy z tego zostanie wyciągnięta jakaś lekcja? Moim zdaniem nie, dlatego że, tak powiem, jednak patrzenie z Zachodu na Rosję czy na Federację Rosyjską jako taką jest zawsze patrzeniem jako na kraj z kręgu kultury zachodniej, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z krajem o wszelkich znamionach po prostu kraju imperialistycznego. I dopóki ta świadomość wśród dyplomatów nie tylko unijnych, ale w ogóle powiedzmy świata zachodniego nie będzie świadomością dominującą, to takie kiksy jak w przypadku pana Borrella będą się powtarzały. Musimy już powoli kończyć. Za chwilę uruchamiamy nasz nowy program
Albiklak Lab, którym będziemy omawiać też wydarzenia polityczne, ale memy i śmieszne rzeczy, które dzieją się na nowym portalu społecznościowym. Mamy tu jednego bardzo aktywnego Albiklanta, Ryszarda Czarneckiego. No i Jan Filip Libicki nam obiecał 2 tygodnie temu, że założy profil. Ja sobie tak za godzinę sprawdzę, czy mogę już kontynuować ten program. Przepraszam za te problemy techniczne. Więc mam nadzieję, że następnym w części będą już trochę spokojniej, bez tych problemów technicznych. Dziękuję panom, dziękuję panu senatorowi, dziękuję panu posłowi. Kłaniam się. Miłej niedzieli. Również Ryszardzie.